zwyciężyło i co ważne, w piłce nożnej bardzo wiele elementów jest takich, gdzie mamy statyczną część, na przykład nie wolniej poruszającą się murawę, a dużo szybciej poruszającą się piłkę, więc ciężko jest zestawić, bo te dwa obiekty się przesuwają w bardzo różnym czasie. Czym innym jest dla telewizora na przykład obiekt poruszający się na skutek przesuwania się kamery, a czym innym szybko przelatująca piłka przed kamerą. To są kompletnie dwie inne rzeczy i tyle Football Mode ma właśnie za zadanie optymalizować te dwa rodzaje przesunięcia, więc jest taki predefiniowany. Oczywiście to nie znaczy, że tylko piłka. Formuła 1 też się bardzo dobrze to wpisuje, bo też mamy właśnie, tak, gdzie mamy poruszającą się kamerę, a oprócz tego szybko poruszający się obiekt, jakim jest piłka. Więc okej, w roku piłki nożnej faktycznie nazywamy tą treść jako Football Mode, natomiast głównie właśnie te treści sportowe szybko poruszające się obiekty. I one są dostępne na wszystkich produktach? Tak, już od widzieliśmy już od niskiej serii, od serii Enter, czyli od linii czwartej. Też jest, znaczy to jest jako przykład, jest wycinek tego, jak jest optymalizowany, na takiej pauzie jest zatrzymany, ten fragment jest optymalizowany, czyli widzimy poszerzoną paletę barw, wyostrzone krawędzie. Natomiast szczerze, trochę tak bardzo pod demo to podchodzi, dodatkowo ta ramka trochę zaburza nasze postrzeganie, jest taki przejazd krawiony. Natomiast no tak wygląda ogólnie obraz, a tak po optymalizacji z włączonym tym trybem futbol. Tam widać to trochę lepiej, bo są to dwa niezależne w pełni te same treści. Widać tą zieleń chociażby trawy i kwestie wyrysowania szczegółów. Wygląda to troszeczkę... A mam pytanie, czy na Football Mode nasi wygrywają częściej? Nie, tak samo wolnie się poruszają po boisku. Nic ten tryb nie poprawia, nic szybciej nie biegamy. Słuchajcie, tu myślę też ciekawostka. Wiemy, że OLED pod kątem technologii jest dostępny, każdy to pokazuje. Też jako Samsung jesteśmy oczywiście z tym gotowi, natomiast tutaj musimy sobie powiedzieć wprost. 2014 to UHD, ekrany zakrzywione. OLED w takim konsumenckim wydaniu, w masowym rynku właściwie jeszcze nie znajduje miejsca. Natomiast pokazujemy już, jak daje się ta technologia rozwinąć. Przede wszystkim OLED zakrzywiony. OLED, który daje nam ogromną szybkość, jeżeli chodzi o przełączanie się pomiędzy poszczególnymi klatkami i tu prężenie mózgu, pokazanie możliwości, gdzie jednocześnie dwie osoby zakładając okulary na oczy są w stanie oglądać w tym samym czasie dwa różne kanały telewizji. Czyli siadamy razem z małżonką przed telewizorem, zakładamy okulary z głośnikiem i jednocześnie na tym samym ekranie oglądamy dwa różne kanały. Tak. Nie trzeba się kłócić. Jeszcze raz? Znaczy, dlatego pokazujemy to pierwsze takie, oczywiście próby były już dwa lata temu, podejrzewałbym, że nawet szybciej. Pierwszy na OLEDzie, może warto tak, natomiast na OLEDzie i OLED na raz dwa programy. No nie, dodatkowo mamy to teraz zakrzywione, tak, więc dodatkowo faktycznie no mamy taką możliwość, żeby to faktycznie zobaczyć. Nie wiem, czy są połączone, ale dla wiadomości faktów. OLED jest bardzo szybki, ale okulary są dalej LCD. Z jednej strony wyciąż TV-a, no tak, ale tutaj informacje. Dla naszych oczu częstotliwość zamykania okularów jest wystarczająca. Tu nic szybciej nie trzeba zrobić, nawet nie ma takiej potrzeby. Cały pis polega na tym, żeby telewizor, materca w telewizorze mogła się na tyle szybko przyłączyć. Tu nie ma już sensu nic szybciej. Nasze postrzeganie, nasz umysł tego nie zbierze. Nie ma już tego crosslocku, nie ma już tego przejścia, nie ma podwójnych krawędzi. Zostało to dopracowane, więc my tego efektu przejścia czy nakładania się obrazów na lewego czy prawego oka już tu nie postrzegamy. A czy te są z głośnikami, żeby było po prostu słychać to, co my w danym momencie oglądamy. Dwa razy obraz 3D. No tak, dwa. Ja widzę 3D, ty widzisz 3D. Tak, to jest po raz pierwszy. Wcześniej było... 3D Dual View. Wcześniej było... A, że zwykły obraz 2D po prostu na dwóch okularach. No to nie. Znaczy, podwójnego 3D nie dało się zrobić nie na OLEDzie. Dlatego to musi być na OLEDzie, bo tylko OLED jest w stanie się tak szybko przełączyć. Technologia LCD nie była w stanie nam obsłużyć dwa razy 3D. Tutaj dzięki OLEDowi da się to po raz pierwszy zrobić. Komunikator nie jest. Ktoś chce jeszcze założyć, zobaczyć? Ja chcę. Śmiało. No i przełączamy tutaj na okularach sobie kanał, który chcemy w danym momencie oglądać. I przełączamy tym przyciskiem AB na inny kanał, który chcemy w danym momencie oglądać. Dobra. Okay.
nie da się przełączyć. To one w ogóle chyba nie działają, bo ja widzę, że są... Na tym się da. Są to, to działa. Okay. I daje się przełączyć pomiędzy ekranami. Znaczy też zwróć uwagę, jak 3D już jest dopracowane, tak? Bo ile te pierwsze 3D, no był ten efekt przejścia, były te podwójne krawędzie. W tej chwili 3D już zostało dopracowane do granic możliwości. Dlatego mówię, twierdzę, że komunikacja okularów z telewizorem na Bluetoothie plus szybkość zamykania i otwierania ciełku kryształu w okularach jest już wystarczająca. Nic już tutaj więcej nie poprawimy. Nie ma takiej potrzeby. A jak się przełączyć na drugi na przykład? Tutaj jest Adek. Mogę prosić, bo nie mam już rąk? Przełączył się, bo nie zmieniłem. Chyba nie, jeszcze raz, nie bym prosić. O tak, tak, tak. Nie, bardzo fajne. Odpowiadam na pytanie, w podwójnym 3D polska reprezentacja też nie gra lepiej. Dobry, to jest Konstans. Nie boicie się trochę, że ten, że tak naprawdę klient będzie miał za dużo będzie miał produktów i nie wie na czym... To, ja na przykład, to jest bardzo wąskie grono odbiorców, tak, tak. Ja szczerze. Ale chodzi o inne też, bo ja na przykład byłem zdecydowany, żeby w tym roku kupić serię F albo jeszcze E wcześniejszą, 8000, 55 cali, byłem właśnie, że już czekam właściwie na jakiś odpowiedni moment, gdzie jeszcze może ceny gdzieś tam zejdą, a teraz pojawiają się tyle nowych produktów, które mamy HD, Ultra HD, zakrzywione, można kupić te poprzednie serie i wiadomo, jasne, że dużo zależy od ceny, ale... Tak, oczywiście, czy ten trend będzie się utrzymywał, on jest stały, co roku prezentujemy nowe linie i faktycznie jest coraz szersze portfolio, natomiast zwróćmy uwagę na jedno, jesteśmy liderem rynku, też kształtujemy, jak ten rynek będzie wyglądał, więc musimy zarówno wprowadzać produkty dla klienta masowego w różnym calażu, w różnej właśnie półce cenowej, ale też pokazywać już na przyszłość to, co za chwilę będzie schodziło jako standard, czyli właśnie ekrany zakrzywione, ekrany ultra high definition. Nie możemy ich nie wprowadzać tylko dlatego, żeby ułatwić wybór dla klienta. Też powiedzmy sobie wprost, no, jesteśmy liderem, zostało na rynku już niewiele firm, które oferują tak szeroko i tak przede wszystkim rozbudowaną technologię w telewizorach, więc to na nas spoczywa właśnie wprowadzenie takiej szerokiej oferty w telewizorach. Więc każdy ma na szczęście możliwość wyboru. Twierdzę, że oczywiście część produktów jest mocno wyśrubowana i jest dla klientów z bardzo specyficznymi wymaganiami. Natomiast właśnie też dlatego seria czwarta, seria piąta, seria szósta, czyli te telewizory masowe, w których tak naprawdę większość ludzi musi zamknąć swoje krań zainteresowania. No to jednak piąta i szósta seria najwięcej schodzi. Znaczy tak, szósta seria zdecydowanie, natomiast zauważamy ten, że właśnie w wysokich seriach, seria 7-8 właśnie wysokie calaże, czyli ja na przykład sam mam przed 3 lat model tam D, to jest chyba seria 47000. No tak, i funkcyjnie na pewno jeszcze zawiera sobie wszystkie elementy i wystarcza. Dobrze, pytanie, gdzie dalej chcemy przejść? Czyli tak jak widzicie, jest tutaj pełno modeli i tak naprawdę ciężko coś wybrać, jest duży wybór, każdy znajdzie coś dla siebie. Postawili na zakrzywione modele, dodatkowo jeszcze Ultra HD, mamy wersję HD i Ultra HD właściwie we wszystkich rozmiarach. Zmieniło się to, że nie mamy już w ogóle rozmiaru 46, jest tylko 48. To już sam wymóg Samsunga tutaj, że po prostu jednak trzeba zwiększyć to. I zobaczmy, teraz jeszcze mam serię 6 tutaj telewizorów, które wyglądają trochę jak poprzednie serie 8. Tutaj widzicie tą podstawkę z takimi nóżkami. Duże. To jest jeszcze z poprzedniej serii D. No i tutaj mamy na przykład jeszcze starsze podstawki. A nie, to jest soundbar dołączony. Tak, tak, bo teraz również stawiamy na soundbary i o tym też będzie pewno za chwilę. Przejdźmy do serii 5. Kwestia podstaw. Tutaj już odpowiadam na tego na czterech nogach lub na tej stopce takiej zagiętej. O tym najłatwiej wyróżnić te modele wejściowe. Jak widzieliśmy już, seria szósta wyposażona w to sterowanie inteligentne, o którym za chwilę sobie powiemy. Linia czwarta, linia piąta z tym typem football, więc już nawet o tej najniższej, najprostszej linii powiemy o bogate, funkcjonalne telewizory. Tak, tak, tak. Pominęliśmy jedną literę w
A co będzie? Czy to ma jakieś znaczenie? Szczerze mówiąc, nie bardzo. Okej, no wchodzi kolejna, jakoś gdzieś tam się przybyło, żeby to w jakiejś kolejności nazywać, natomiast faktycznego ogląda. Tak, tylko, ale Ultra High Definition i tak mają literkę U, więc jakby tych liter tak jakby łatwo jest je rozdzielić. Znaczy cała seria wyjściowa, seria 6, 7, 8, tak. To jest dziewiątka, no i seria U, czyli dla wszystkich telewizorów. Daliście o ten zestaw One Connect. Tutaj na samym skraju tego stanowiska jest Future Rally i tam można zobaczyć, jak wygląda właśnie ta listwa One Connect. Ja też jestem Future Rally.